Druk numer 432. Ponownie referuję panu. Tak, to jest w sprawie opinii dotyczącej ewentualnego zbycia części działki położonej przy ulicy Marynarskiej w Krakowie. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie ewentualne zbycie części działki numer 126/3 obręb 7 Grobocza o powierzchni około 1 setna hektara stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków położonej przy ulicy Marynarskiej w Krakowie w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej składającej się z działki 126/4 o powierzchni 0,447 hektara. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie jest następujące. Wykup rzeczonej działki przez osobę prywatną uniemożliwia w przyszłości ewentualne powstrzymanie ulicy Marynarskiej na tym odcinku, a byłoby to pożądane, że dziś ciasna i niedostosowana do normalnego ruchu marynarskiego jest ulicą Kilkoznaczną. Tam po prostu no, sąsiad chce wykupić działki, zawężając pas drogowy na kawałku i zostaje tylko taki przesmyczek, że tam auto w ogóle się tam nawet nie ma jak wjechać na posesję. W związku z tym była to negatywna opinia. Proszę? Nie. Z Państwa ma jakieś uwagi, wnioski do projektu uchwały? Proszę bardzo. Pytanie, gdzie jest ulica Marynarska? To mnie gdzie jest ulica Marynarska, proszę. Ty Marynarska. No. Zbyka i tam. Beka po stronie Woli Justowskiej, nie tej. Bieram Królowej Jadwigi w stronę Rudawy. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.